Dzień dobry Państwu, znajdujemy się właśnie na planie filmowym Ranger Stars. Jak tam idzie, idzie nam bardzo dobrze. Były aktorki, byli aktorzy, były motocrossy, było błoto, było bieganie, było śpiewanie. Ja z mojej strony mogę tylko zaprosić, zachęcić i obiecać, że będzie to piękna produkcja. Sorry. To musicie wiedzieć. Połowa ludzi nam kibicuje, połowa ludzi czeka na naszą porażkę. Tak to wygląda. I oni uważają, że mam za młodą ekipę, wiadomo, za średnio doświadczoną i robimy to wszystko za duże na jeden raz. Ja uważam, że tak nie jest, bo z każdym z Was, jak rozmawialiśmy, czy z Wojtkiem, który też Was testował, tak wiecie, wszyscy 10 razy więcej ode mnie. Więc to już jest nieźle. Każda osoba, niezależnie od tego, czy jesteś od tego, jest po prostu szalenie ważna. Szalenie ważna. To jest na pewno, wiecie, projekt mojego życia, ale ja od początku każdemu z Was mówiłem, bo wiem, że tutaj wszyscy jesteście nie dla pieniędzy, tylko jesteście dla tego, żeby zrobić coś niesamowitego i pokazać całemu światu, że da się zrobić rzecz niemożliwą. Jemu jakby co nie rób zdjęć, bo on jest ścigany. Nielegalnie tu jest. Tak, on jest ścigany listem gończym. Także widziałem jego plakat na drzewie. Tak. Był to on, dzwonię zaraz, tak. A dzień dobry mówił, taki dobry był przecież. Pan Słowik, serdeczne życzenia z okazji. Wy się zwariowali. Dać się kręcę. Kończenia 40 roku życia. Chyba miałem płakać na końcu. Wiecie, że będziecie się płakać. Żyję, żyję. Nie ukrywam, że dostałem prawdopodobnie najpiękniejszy prezent filmowy, jaki można sobie było w życiu wymarzyć, czyli Was wszystkich i plan zdjęciowy, także wspaniale, że tu jesteście. Dziękuję Wam bardzo. A tu jak będziesz robił to ujęcie, wiesz, do tyłu, to też musimy długo to robić, wiesz, powoli, długie, żeby oni, kurwa, się patrzyli w tamtą stronę, żeby to tak wtedy muzycznie nabiera, wiesz, kurwa, takiego tego, bo żeby się nie okazało, że to będzie w ogóle ostatnie ujęcie. To będzie ostatnie. Nie, bo ostatnie ma być z drona. Idziemy po kablu, stoisz obok niego, ja stoję koło ciebie. Nie ma żadnego problemu. Ja mogę stać, nie musimy mieć super zasięgu. Po prostu jak mamy kluczowe ujęcie, jest to 2 minuty dosłownie, stańmy, kurwa, razem i zróbmy to ujęcie. Jak ja trzasnę gałązką, co nie ma we wsi. Strach tak nie pyknie gałązkami, jak do mnie. Słuchajcie. No. Widzisz mnie, Paweł? Bang, bang. Widać tą kontrę, ale w tym momencie jeszcze to światło słoneczne rysuje jej twarz z lewej strony. Te kartki to jest grid i kierunkuje światło. Świeci tam, gdzie chcemy. Akcja! Kurwa, dobre są te dziewczyny. Nie będę im przerywał, są świetne. Jest idealnie. Dzisiaj znajdujemy się na planie filmu Rage of Stars. Proszę Państwa, film Rage of Stars to polska produkcja komediowa z Karolakiem. Pisałam wszystkim wczoraj, proszę się ubrać ciepło, mamy zdjęcia wieczorem. Ja mam plecak, wszyscy mi lajkowali. Nie posłuchałeś Sugar Mami? Dron ma jakby wylądować na środku skrzyżowania. Stop! Czerwone! Matka! Matka, co robisz? Na czerwonym dzieci prowadzisz. Matka z wózkiem. Potopił takie dzieci, jakby miał. Nagrywam. Przestań.